Właśnie sędziowie wyprowadzą reprezentację Ewy Brudzier, kapitanowie Ewy Brudzier, Warriors Czorak i Mamor Bazy. Po naszej stronie z numerem 3 Paweł Trawę, numerem 52 Mateusz Szczyczek, 12 Rudy Walety Klaferkot, Dawid Kapora, i numerem 38 Sejski, Jakub Zimiński. W tej chwili będzie na środku losowanie rzut monetą, losowanie stron. Po tym losowaniu przekonamy się, która z drużyn wybierze piłkę. Ta drużyna, która odczuła się dobrze jako pierwsza rozgrywać, a druga drużyna będzie mogła wybrać stronę, którą będą start. Może będzie takiej sytuacji, że drużyna, która wygra losowanie, stwierdzi, że chcą mieć piłkę w drugiej połowie, zacząć drugą połowę od posiadania piłki. Wtedy drużyna, która teoretycznie przegrała losowanie, będzie rozpoczynać dzisiejsze spotkanie. Tradycyjne przywitanie. Kapitanowie odbliżeni podali sobie dłonie. Sędzia główny w białej czapce rzuca monetą. Drużyna Warriors Czorak będzie odbierać jako pierwsza piłkę. Ustawią się po lewej stronie boiska w błękitnych strojach. Czyli zaczynamy spotkanie ekip kroku. Bo kroku wyjdą zawodnicy Majer z Wałbrzych. Jest to tak zwany special team. Zadanie kroku jest przekazanie zawodnikom, którzy za chwilę będą atakować piłki i oczywiście, żeby jak najdalej od naszego pala punktowego i zatrzymać tą piłkę. Proszę zauważyć, że nie wyłożone graneczki, pole punktowe jest na szerokości całego
na szerokości całego boiska jest oznaczony pomarańczowymi pelonami. Wystarczy, że w salon narożniku zawodnik przeniesie piłkę. Nie musi sam zawodnik biec z tą piłką nad do pola punktowego. Wystarczy, że piłka, który zawodnik będzie oczywiście w polu, tą piłkę przeniesie nad pylonem. Oczywiście może to zrobić dobrą pygaję, pchnąć łapą z piłką w dołu. Wszystko zależy, czy piłka pójdzie dołem, czyli pchnąć się na przeszkodę gasa, czy zostanie podana skrzydłowem. Bardzo ładne wykopnięcie piłki. Jak widzicie, zawodnicy rzucili się w okolicy 22 jarda. Zostaje zatrzymany zawodnik z piłką. Warriors rozpoczną swoją akcję, swoje pierwsze 4 próby od właśnie około 22 jarda. Spójrzcie po przeciwnej stronie, mamy wasze komizaki. Pierwsza próba, znaczy pierwsze próby jest tam, gdzie sędzia wskazuje i ten znacznik będzie podryzował razem z sędzią. Między wizakami jest łańcuch odznaczający 10 jardów, które muszą zawodnicy ataku przejść w ciągu 4 prób. Dopóki zawodnicy nie przekroczą 10 jardów, te znaczniki będą stały w miejscu. Drużyna Sierac wykonała pierwszego snapa i zawodnik wrócony przez naszego D-linemana, zawodnik numerem 10, dźwigacz, został wytrącony. Proszę zauważyć, mamy drugą próbę, znacznik z numerem 2 przesunięty na odległość około 5 jardów, czyli można powiedzieć, że o 5 jardów drużyna Sieradza pokonała taką odległość. Mają na to jeszcze 3 próby, aby zdobyć następnych 5 jardów, a my głośno razem krzyczymy. Tu mamy znowu akcję biegową z zyskiem perojartowym. Druga próba odzyskała zawodnikom 3 jardy. No, niech tak będzie z tej strony, widać troszeczkę inaczej, czyli zostało 2 jardy do przejścia i 2 próby. A na 6 razy. I wyż! Zatrzymali się na dosłownie 2-3 sekundy i został powalony. Piłka zostaje zatrzymana tam, gdzie zawodnik Sieradza został powalony, nie tam, gdzie wyciągnął ręce. Ważne jest... Ale możecie krzyczeć. 3 punktów podparcia, jeżeli to jest niewymuszone. I mamy 4 próbę, czyli jeżeli zawodnik sprawdzają teraz, czy została już przekroczona odległość 10 jardów. Zobaczcie, na łańcuchu jest paseczek, który odznaczany jest na linii. I łańcuch po napięciu musi być 3. 4. próba. Tak, piłka nie przekroczyła 10 jarda, więc mamy 4. próbę.
W momencie, kiedy piłka byłaby przekroczona do około 10 yardów, zawodnicy z Sieradza rozpoczęliby następnego drive'a od pierwszej próby. No już wszyscy razem z Andrzejem. Andrzej to jest postawny mężczyzna z pędem. Nie mówił to grzechy, bo prawdziwy mężczyzna powinien mieć grzech, prawda? Tylko chodzi o prawdziwy węgiel, o ten węgiel, który robi hałas. Mamy ustawione znaczniki, mamy znacznik czwartej próby i zobaczymy, czy zawodnikom z Sieradza uda się zyskać to półmarka. Rozpoczynamy naszego drive'a z 25 yarda. To jest bardzo dobry prognostyk na to, żebyśmy to właśnie my zdobyli pierwsze punkty. 25 yardów do przejścia, aby zyskać pierwsze punkty. Muszę usłyszeć rozgrywającego, przekazanie do biegacza. Niestety wypadła piłka, zawodnik Sieradza jako pierwszy nakrył tą piłkę i dochodzi niestety do zmiany atakujących. Sieradz, odzyskując piłkę po naszej pomyłce, rozpoczynają swojego drive'a z 20 yarda. Widzimy na haszmarku, czyli takie krótkie linie na środku boiska. Tam ustawiamy piłkę. I na 20. I odwrócimy. I wez! Została wyprowadzona piłka. Znowu zamiana stron. Wchodzi nasza ofensywa, zyskując piłkę. I mamy pierwszą próbę. I około 18 yardów do przejścia. 4 próby na to, aby Miners Wałżyk zaogował się w punkcie o polu punktowym Sierat Warriors. Biegacza, ten się przedziera, dopiero został podalony, ale więc może kto to jest, pewnie Darek Czerski, to jest numerem 40, tak jest, on zyskał nam co najmniej 7 yardów, 6-7 yardów, to jest bardzo dobry bieg, tak jest, znacznik drugiego, drugiej próby ustawiony, w ogóle był 7, 6 yardów, przepraszam, od pola. Od linii zdobienia, aż 4 próby, 3 próby jeszcze nam zostały na to, aby przejść od drogi około 3-4 yardów. Proszę zauważyć, zawodnicy sam rozwijali swoje postawy. Sebastian Mariuszki w swoim domu. Pierwsza próba, czekamy na sygnalizację sędziego. Tak jest! Jest to pierwsza próba. Jesteśmy w endzonie tak zwanym, czyli ostatnich 10 yardów. Było 10 yardów. Było w prądzie na 6, 7 yardów. Ustawiona futbolówka.
Proszę jeszcze, tylko tyle dostaje. Pierwsza próba. Majner zdąży. Niestety piłka wypadła po kontakcie z rękami zawodnika z numerem 45 Sebastian Nawrnicki. Ale nie jest, mamy jeszcze 3 próby na to, aby Dawid Kutera, rozgrywający naszą drużynę numer 12, zainstalował piłkę Polkiczowi Jurek Sierak. Druga próba, Majer zwalczy. Nie przejmuj się nią. Która pozwala zdobyć albo jeden punkt, wtedy kiedy zostanie kopnięcie na bramkę. Zauważcie, że bramka już powyżej poprzeczki do góry. Zostają słupki. Trzeba kopnąć powyżej poprzeczki, nie tylko do słupki. Albo jeszcze raz biec na pole punktowe. I taką decyzję podejmuje rozgrywający naszej drużyny. Czy uda nam się podwyższyć za dwa punkty? Podanie niestety jest niekompletne. Żaden z zawodników nie był w stanie złapać tej trójki. Także nie ma dwóch punktów, nie ma kopnięcia na bramkę za jeden punkt. Ale Majer zdążył! 6-0! Proszę zauważyć, zawodnicy teraz kolejny ustawiają piłkę na 25 jardzie. To kick-offa, czyli pokazanie zawodnikom Sieradza. Piłki oczywiście to kopnięcie powinno być jak najdalsze. To Bilawa jest pierwsza? Piłka musi w ich grupie, no. Co najmniej 10 jardów. I takie odległości zawodnicy Sieradza się ustawili. Aby zawodnicy pokazujący jak najwięcej mieli do przejścia. Bardzo ładne, bardzo ładne wrócenie piłki, ale na nasze szczęście zawodnik się rada. Uwaga, co się stało? Uderzenie. Proszę zauważyć, bardzo perfekcyjne zachowanie zawodników. Majner przykwetleni na jedno kolano. To znaczy, że nie może być kontynuowana akcja. Ale brawa dla zawodnika Sieradza, który o własnych siłach schodzi z boiska. Piłka została zatrzymana. Zawodnik z piłką został zatrzymany na 35 jardzie. I tam zostają ustawione znaczniki. Lizakiew naciągające 10 jardów i pierwszy znaczy próby pierwszej i stąd się raz będzie rozpoczynał. I oczywiście Ipe! Niestety bardzo szybko odpowiedź zawodników się radza. Podanie do zawodnika z numerem 14 skutkuje przyłożenie touchdowna. W tej chwili sytuacja na tablicy punktowej 6-6.
nie udało się biegacze Styrado zatrzymać. Zobaczymy, na jaką zagrywkę zdecydują się w tej chwili Wołownicy, czy to będzie kopnięcie za jeden punkt, czy nie. Już widzę, że to będzie próba biegnięcia w tyle punktowe za dwa punkty. I głośno krzyczymy! A to... Jakub Zieliński miał w rękach tą piłkę, gdyby utrzymał tą piłkę, byłaby duża szansa, aby biegł na pole punktowe przeciwników i tym samym zdobył punkty dla Miners. Na szczęście wynik pozostaje bez zmian, 6-6. W tej chwili Orłowski ustawiają piłkę do Kutosza i będzie taka sytuacja, jak przed chwilą po naszej stronie będziemy wybiegali. I oczywiście Helderowi, zawodnikowi, który złapie tą piłkę, jego zadanie będzie jak najdalej odbić od naszego pola punktowego, żeby zawodnicy z ofensywy mieli jak najmniej do przejścia, żeby zdobyć punkty. Urwód się raz. Kick off. Mamy krótkie podjęcie, bardzo zdarza się także zawodnicy, co nas zaskoczyć. Było bardzo płaskie podanie, gdyby zawodnik tyle cięższy, czyli linia defensywna, gdyby udało się złapać w rzeczy tą piłkę, mógłby oczywiście z tą piłkę probiec jak najdalej, ale dla naszej drużyny nawet takie rozegranie bardzo dobre. Jesteśmy na połowie przeciwnika, na połowie Górnościera. Mamy pierwszą próbę, Miners walczy. Numer 40. Bardzo dobry zysk. Kolejny bieg na odległość około 6-7 yardów. 7. Tak, jest to właśnie po odległość, czyli 3 yardy. 3 próby. Myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że nasi zawodnicy za chwilę uzyskają pierwszą próbę, a może i nie, od nich. Ale wiesz, jakby wystawało tą piłkę, bo już przeszedł Irajmen, nie? To by nie było podstaw tego. Czyli mamy powtórzenie drugiej próby. Niestety stratę 5 yardów do nasza. Panie Mikuła, nasz trener główny poprosił o przerwę taktyczną. W każdej połowie mamy do dyspozycji trzy takie przerwy. Mecze są rozgrywane na przestrzeni 4 razy 12, 4 kwarty po 12 minut. Oczywiście w wielu przypadkach te przedłużenia, czy wtedy, kiedy piłka wyjdzie za chwilę, bo czas zostaje zatrzymany.
wtedy drużyna na boisku. Wysokie oczywiście przeradza. Pełnił właśnie wszystko to, co my prawej wysłuchać. A przecież właśnie o to chodzi, żebyśmy pełnili jako gospodarze, robili więcej hałasu, kiedy będzie nasza defensywa. No tak. Bardzo było blisko. Przechwycił piłkę, dotknął palcami futbolistę, niestety za wysoko. To było piękne podanie, nawet jeżeli to nie jest, to powinien być w bardzo dobrej sytuacji, ale nadal mamy podryby na to, aby przejść 10 yardów. Zawodników dopiero był w stanie zatrzymać naszego zgracza Parka Terckiego. Na szczęście nie udało się zawodnikom Sieradza przechodzić piłki, która gdzieś tam któremu zawodnikowi wypadła. I mamy czwartą próbę odległość do przejścia. Około 4 yardów. Zauważcie, że zawodnicy Miners to Miners najlepsi zawodnicy Pascal i Blaże są dobrojami, czyli oni mają za zadanie przytrzymać tylko, aby zawodnik ulewy sędzia. TPI, czyli przeszkadzanie. Zobaczymy, czy to jest sędzia. Nie, nie było TPI. Sędzia przekazał Bobojowi Błażejowi tę piłkę, aby ten cały czas przygotowy miał, aby sędzia nie zatrzymywał akcji na to zaczekanie piłki. To bardzo ważna funkcja na boisku. Po drugiej stronie jest Pascal, który to samo zadanie ma. On to produkuje razem z Sylwetem. I wszyscy głośno! Podanie do zawodnika numer 14, do Korner Becha jest nieudane. Czyli mamy stratę pierwszej próby, druga próba z tego samego miejsca, 30 yardów, a 10 do przejścia na drugi Warrior Sieradz. I głośno krzyczymy! Defense! 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 Bardzo krótkie podanie, bo zawodnik na numer 10, na szczęście został zatrzymany. Udało się zawodnikowi przebiec 4 yardy. Trzecia próba góry Sieradz i 6 yardów do przejścia. I głośno krzyczymy. Udało się, ale mamy flagę. Czekamy na to, co powie sędzia. Tam nie ma wejścia. Jedyne wejście jest tam. Będzie najpierw pod kołem.
Tak jak wspominałem na początku, przed spotkaniem 15 jardów kary dla zawodnika, który szarpnął na za face mask naszego zawodnika. Jest to bardzo niebezpieczne. I oczywiście jest to bardzo dotkliwa kara dla Pekas na ofensywy. Drużyna z Syraka poprosiła o przerwę, ale z tego co widzę mają naprawdę bardzo daleko drogę do tego, aby zdobyć pierwszą próbę. Jest to 20 jardów, ale oczywiście jest to bardzo dużo. Futbol amerykański jest to bardzo ciężko, że zawodnicy pod takim presem są w stanie zdobyć nawet dalsze biegi czy podania. Wszystko jest rzecz. Wracamy na boisko. Górę 6 lat, 20 jardów. Ponad 20 jardów do przejścia. Oczywiście gramy do bliska. Zaraz zobaczymy kto, co, jak. W tej chwili sędziowie sprawdzają kto, jak najbliżej swojego ciała ma piłkę. Jest to bardziej istotne, bo ten, który bardziej przy sobie ma tę piłkę, tego drużyna zyskuje tą piłkę. Niektórzy przytrzymują się, ale niektórzy mają po prostu takie mówki. Sędziowie debatują. Zaraz poznamy ich decyzję. Odzyskaliśmy piłkę, nie będzie czwartej próby po stronie Sieradza, a na tym był fast-start po stronie ofensywy. Gdyby została utrzymana ta kara, bo prawie mogła kara odrzucić, gdyby nasz trener główny tę karę przyjął, zawodnicy byliby cofnięci o 5 jardów. I byłoby powtórzenie trzeciej próby. A tym sposobem mamy na pewno pierwszą próbę. Dawid Kotura, podanie to. Bojarka Krzysztofskiego. Zyskujemy kolejne jardy. Już jesteśmy w odległości około 17 jardów od pola kontrowego Woru Sierra. Pierwsza próba Miner z Gąży. Po stronie Sierra bardzo ładny taką na naszym bigaczu Darku Kirskim, ale i tak Darkowi udało się przebiec około 2 jardy, zysk jardowy
może niewielki, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze 3 próby na to, aby wbiec na peleton, które się radzą. Przepraszam, tak, proszę. Emocje bardzo duże. Bardzo dziękuję za kolejnych kolegów z drużyny. Kasper Woźniak zdobył kolejne 2 jardy. Trzecia próba, 6 jardów do przejścia po stronie numer 2. Kita niestety nie została przeniesiona. Mamy dalej sytuację bez zmian. Trzeci jakby do trzeciej, ostatnia próba na to, aby zawodnicy zyskali pierwszą próbę. Jeżeli tego nie zrobią, z tego samego miejsca zostanie zatrzymany zawodnik z kółką rozpoczął zawodnicy z Sieradza. No niestety, bo taki trójka jak grze. Koniec pierwszej kwarty. Będzie dosłownie sekunda na to, aby zawodnicy zamienili się stronami. Oczywiście nie będzie tu kotu, tak jak to miało miejsce na początku spotkania. Rozpoczniemy w tym samym miejscu, w którym piłka była zatrzymana tylko po tej stronie boiska. Stamtąd, czyli z około 11-12 jardu rozpoczną zawodnicy Sieradza swojego drive'a w kierunku koła punktowego Miners. I piłka w grze, podanie do zawodnika z numerem 10, już jest Jakub Żeliński, niestety, ale Patryk Bradik z numerem 60 złapał zawodnika z Sieradza za nogi, nie pozwalając mu dalej pobiec. Ten samy zysk około 5 jardowy. Druga próba. Sieradz. Góry.
I wszyscy razem z Andrzejem. I fel! I fel! I fel! Zawodnicy z Suradza dokonali tak zwanego motion, czyli jeden z zawodników, jeden z drugaczy. Zmienił swoją pozycję. Jest to oczywiście pozwolone, ale niestety na naszą niekorzyść udało się zdobyć zawodnika z Sieradza. Pierwszą próbę rozpoczną z 25 jarda. 4 próby do przejścia. Sieradz Górnik. Zawodnik numer 10, biegacz, zostaje powstrzymany w końcu przez naszych zawodników na wysokości 20-32 yarda, tak mniej więcej 31. Mamy drugą próbę. Górę Sierat. I wszyscy razem z Andrzejem, naszym onlinemanem. Bifel! 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 Mamy dwie flagi, ale oczywiście gramy do... Gramy do gwizdka oczywiście. Zaraz usłyszymy. Dlaczego polecały flagi? Uważacie, że to jest kwartar, tak, sędzia Bosko pokazuje taki góry, rękoma. Walstart po stronie. Walstart po stronie Sieradza. Legalna formacja, jedyna ataka. Pięć lat dostanę trenuje w miejscu poprzedniego, posłużenie do wyboru. A widzicie. Niedozwolona formacja, czyli któryś zawodnik był źle ustawiony. Za to jest kara 5 jardów. Oczywiście nasz trener główny to dalej przyjmuje, ponieważ mimo wystawienia próby zawodnicy Sieradza zostali cofnięci i mają do przejścia więcej. Podanie do wide receivera numer 14. Ten zostaje powstrzymany lub zdjęty. Już na naszej połowie poza linię boczną. Zysk jardowego. Pierwsza próba 38 jardów do naszego pola punktowego. Pierwsza próba Warren Sierat. Zawodnicy ustawiają się w formacji atakującej. Ja może przedstawię w pierwszej linii tuż obok centra, który będzie podawał piłkę, stoją olejmeni, czyli ofensywni linowi i oni, ich zadanie jest powstrzymać zawodników przed przyjęciem. Zawodnik mur dla rozgrywającego, aby ten mógł podać, rozegrać piłkę, jeżeli się ci zawodnicy cofają. Do tyłu znaczy, że będzie podanie, jeżeli zaczynają pchać wynajmniej do przodu, to znaczy, że będzie zagrywka punktowa. Następnie jest rozgrywający, do jego drugą okolicy stoją brigacze, rani becy, na skrzydłach, wajdrowi i boży, skrzydłowi, którzy są którzy mogą otrzymywać piłkę w górę. Oni muszą się ustawić w jednej stronie, drugi za nimi razy o krok. Zobaczcie, kolejny tak. Mamy flagę. Zobaczymy na... Portu.
15 godzin etapu. Jeżeli to jest pytanie, takie specyficzne w zawodniku, to jest Tyrek, to jest to zawodnik linii, ale on jako jedyny z tej linii może tą piłkę dostać, tak jak skrzydłowy i pobiec w kierunku prawdopodobnego. Czyli taki, który tej piłki nie może dostać, to powinien się zawodnik trzy razy, ale zostaje zatrzymany i z tego co widzę raczej nie będzie to pierwsza próba. Drugie sprawdzanie, czyli znowu sędzia tym znacznikiem na łańcuchu, który jest na ustawionym na linii, zostaje zaproszony na boisko razem z znacznikami, kładzie tę pasę, tę flagę. Łańcuch zostaje naciągnięty i już widzę, że nie ma pierwszej próby, piłka jest przed, tak jest, mamy czwartą próbę, umieszczona pięść, oznacza zaciśnięta pięść, oznacza czwartą próbę, znaczniki Lizaki zostały najpierw ustawione tam, gdzie ma być piłka, położono na hasmarku. Czyli te takie krótkie, prosto padło do linii jarkowych odcinki. Znaczniki zabrały na drugą stronę, abyśmy doskonale widzieli, jakie są jarki. I Lury jeszcze raz mają czwartą próbę, około pół jarda do przejścia. Jeszcze nie gramy, sędziowie nie są gotowi. Oczywiście sędziowie muszą znaleźć się we właściwych miejscach, aby widzieć doskonale, co się dzieje. Utniesiona pięć, pierwsza droga, powrotek i jedziemy. Mniej więcej to, co takie powiedziałem, takie wepchnięcie się, mogło to być też na takie stadium rozgrywający, stanąłby zaraz za centrem i został wepchnięty przez któregoś zawodnika poza linię wznowienia, poza linię 10 jardu. Tutaj było bardzo podobnie, został biegać i on wstąpił to bieg. Dosłownie o te pół jarda wystarczyło, o ten jard, aby tutaj zyskać pierwszą próbę. Bardzo często tak się zdarza. Ustawienie jest na ulicy trzy razy. Jedzie! Widzimy flagi znowu. Na szczęście na zawodnik powalony przez Jakuba Zielińskiego. Mamy karę dla zawodnika Sieradza, strata 5 jardów, 5 jardów zostaje odmierzony przez sędziego, który jest odpowiedzialny za piłkę na boisku. Ja sędzia po prawej stronie piłki, on właśnie patrzy na zawodników defensywy, czy oni nie robią.
Grzegorz, drugi stoi sędzia, odpowiedzialny za zostanie na to, co się po stronie ataku, czekanie do chęci. Oczywiście sędzia główny. I najważniejsze nasz zawodnik numerem 91 robi tak zwanego sata. Maksymilian Gordon zatrzymuje rozgrywającego bardzo daleko od znaczników odległość 10 yardów. Strata tak zwany sak, czyli nakrycie zawodnika rozgrywającego z piłką. Jak widzimy, znacznik próby drugiej jest bardzo daleko od tego, co zawodnik próbuje przejść. Podanie, niestety nie trafia do żadnego z zawodników. Jest to bardzo często, ponieważ nasz zawodnik musi być bardzo blisko, aby prowadzić do dokonania drugiego saka na rozgrywającym. Tym samym piłka zostaje ustawiona w tym samym miejscu, którego przed chwilą rozpoczynali zawodnicy z Sieradza. Mamy trzecią próbę na znaczniku. 30, co najmniej 30 kilka yardów do przejścia przez zawodników Sieradza. Jest to bardzo dobrze, oczywiście nie jest to niemożliwe, aby jak widzieliśmy wcześniej przejść razem z piłką przebiec. Rozgrywający musiał tą piłkę wyrzucić, nie celując do żadnego zawodnika. Gdyby nie wyrzucił, zostałby odłożony znowu. Duża strata dla Sieradza. Przez zawodniki tą piłkę rozpoczynają zawodnicy Sieradza. Znowu w tym samym miejscu. Czwarta próba, 30 yardów do przejścia dla Wojewódzków Sieradza. I wszyscy razem. Defense! Jest odkopnięcie na nasze szczęście. Nie jest to odkopnięcie. Piłka się toczy. Bardzo dobra sytuacja dla nas. To odkopnięcie było bardzo wysokie, bardzo krótkie. Dodatkowo piłka przykoziołkowała po naszej myśli w kierunku pola punktowego Sieradza. Jesteśmy dosłownie tuż za połowę, już na połowie Sieradza. Pierwsza próba. Miners, dobrze! Pokazuje, że zawodnicy z Warzycha potrafią bardzo dobrze biegać. 20 yardów biegu, 20 kilka. Pamiętajcie, że tę piłkę otrzymuje kawałek dalej niż linia wznowienia. Automatycznie mamy pierwszą próbę, 20 yardów do przejścia. Fajnie zwalczy, pierwsza próba. To sama zagrywka, niestety potknięcie. Darek Terski
z delikatną stratą. Mamy czas. Mamy 2 minuty. Nie mamy czasu, ale odnajdziemy, że do końca pierwszy program stały 2 minuty gry. Mamy tutaj pytanie od publiczności, co się stanie, jeżeli nie wejdziemy na czwartej próbie na pole kontrolne. Jeśli zarówno, że miejsce zatrzymania piłki, drużyna, która w defensywie rozpocznie z tamtego miejsca swój pracę. Bardzo wielowistowe zatrzymanie. Na szczęście Paryk Kercki jest bardzo twardym zawodnikiem. Nie boi się wejść w kontakt. Dobrze. Dobrze. Mikuła poprosił o timeout dla naszej drużyny. Jest to bardzo istotne. Mamy końcówkę połowy. Jesteśmy bardzo blisko. Pola punktowego zostało około 17 yardów. Nasz trener główny przekazuje zawodnikom informacje, co i jak mają zagrać, komu poda, jakie odwet to będą zagrywki. Informacje są bardzo istotne. Już jesteśmy gotowi. Ofensywa Magnus rusza na swoje pozycje. Ofensywa teraz już jest też. I trzecia próba. Magnus dobrze. Tylko podawał Dawid Kutura, a łapał gol Sebastian Narnicki, 45, popularny kibul. Na czwartą próbę nadal 17 yardów do pola punktowego. Oczywiście koncentrujemy się na granie, nie będziemy odkopywać piłk, nie ma to najmniejszego sensu. Rozgrywający ma. Yes. Mamy karę. DPI, czyli przeszkadzanie w otrzymywaniu piłki, uchwycenie piłki, zawodnik. Jest to kara wtedy, kiedy zawodnik defensywy przeszkadza w podkreśleniu piłki. No i potem jego sędziego. Wydany kontakt z podania. Na 65, wyżynie obrony. Tu też kiadł stadion odwiedzony z miejsca poprzedniego. Automatycznie pierwsza próba. No i sędzia wyjaśnił wszystko. Nielegalny kontakt. Na końcu połowy 1:38. Dostajemy 6,5 yardów, ponieważ zawodnik trochę się przeszkadzał w podkreśleniu punktu, to zawodnik ofensywy ataku został odepchnięty, co nie pozwoliło naszemu zawodnikowi podkreślić punkty. Jesteśmy, mamy 4 wyzy, 3 yardy do przejścia. Zasadził się do naszego Darka Torckiego. Mamy jakąś kontuzję po naszej stronie. To jest Alan Rembach.
podniósł się, to własna siła. Minuta 26 do końca. My jesteśmy w endzone. Mamy 5 yardów do przejścia, aby zdobyć kolejne 6 punktów. Byłaby to bardzo dobra sytuacja, by zejść na przerwę z prowadzeniem. Bardzo mobilizująca byłaby to sytuacja dla naszych zawodników. Druga próba, 5 yardów do przejścia. Majner zdążył. Jest to dużo i niedużo, jak zauważyliście, futbol amerykański, próby zagrywki są bardzo szybkie, mniej więcej trwają około 4 do 10 sekund, chyba że jest to duży bieg, wtedy wiadomo, automatycznie dłuższa akcja, czas jest zatrzymywany, prosił to bardziej, jeżeli to jest przerwa na życzenie, zostało 56 sekund, jeśli dobrze pamiętam, na to, aby nasi zawodnicy zdobyli przełożenie, jesteśmy w endzone, nadal jesteśmy w endzone, mimo małej straty. Sebastian, tak jest, cieszynka w wykonaniu Sebastiana. Jarkiem, a w tej chwili mamy podwyższenie. Jeżeli będzie to kopnięcie za jeden punkt, kopiemy na bramkę. Tak, jest to już Kacper Woźniak jako holder. Będzie ławę tylko centra. Patryk Dawid, numer 60, jako nominalny kiper, kopacz, dobrze tą piłkę. Mamy flagę. Dobrze, że się nie udało, ale jest flaga. Jeżeli jest to przewinienie przeciwko naszej drużynie, tracimy sytuację podwyższenia. Jeżeli przewinienie zostało wykonane przez zawodników Sieradza, będzie powtórzenie próby podwyższenia. Wtedy oczywiście znowu możemy zadecydować, czy będziemy kopać, czy będziemy wbiegać w pole punktowe. Wszystko wiadomo, dwa faule, jedna, druga drużyna wykonała faul. W futbolu amerykańskim jest to taka sytuacja, że
plus i minus daje 0, czyli nie ma przewinienia. Ale jest na to prosty zamiar próbu. Prób mistrzenia. I tym razem podmistrzenie jest finalne. Majem brązy. 13-6 mamy sytuację na tablicy punktowej. Patryk Babik kochał. Zyskując 1 punkt więcej. Może to jest nie dużo, ale w ostatecznym rozrachunku może być tak, że ten mały punkt może zaważyć na sytuacji punktowej. Będziemy formację kick-offu przekazywać, piłkę. Panie sędzie, ile zostało nam do końca pierwszej połowy? 50 sekund. Jest to całkiem dużo, aby zdobyć, żeby zawodnicy z Sieradza mogli zdobyć punkty. Ale jesteśmy w krótkie, to jest krótkie. Poleciało. Niestety. Piłka wypadła poza błotkę, więc to jest to przewinienie. Piłka zostanie ustawiona na 30 miliardzie. Jest to normalnie, normalnie odrobię takie straty. Piłka opuści. Cokolwiek, gdy byłby na 50-40 miliardzie, jak to byłby na 10 miliardzie, oficjalnie opuściła piłka. Mimo wszystko zostałaby sytuacja zdrowienia. I wszystko wiadomo. Czyli rozpoczniemy 35 jardu. Przypominam, około 50 sekund zostało do końca pierwszej połowy. Defense! 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 Numer 16 Sekulski podjęty biegu po interception, czyli przechwycie, zyskuje dla naszej drużyny 6 punktów. Tym samym mamy znowu sytuację, kiedy ustawiamy się w formacji kopiącej podwyższenia. Kacper Wodniak, Kolder. I mamy podwyższenie udane. Zatrzymany. No to weźcie mi to do sobie.
jeszcze raz. Majer zdążył. Mocno, Babik! Bardzo daleko, wykopnięcie, aż za pole punktowe. I teraz będzie taka sytuacja, o której wcześniej mówiłem. Piłka zostanie ustawiona na 20 yardzie. Piłka opuściła pole, poza pole punktowym, poza linią punktową, spada poza linią punktową, tym samym pada na 20 yardów. A ładnie są poprzejone. Raza, drugiego, ostatniego drive'a przed końcem, pierwszy połowy. Oczywiście mamy nadzieję, że jeżeli będzie nie mamy w tej chwili bieg. Zawodnik z numerem 10 zostaje powstrzymany przez naszych najpierw, przez Iwana Luksuka, przez Maxa Gorgonia. Nie, Darii nie było. Julkę tam widzę. A kto tam teraz jest na to? Mamy około 1 jarcia zysku. Druga próba dla Sieradza. Mocno defense! Mamy gwizdki. Musisz dać ci ten trąbkę. Koniec. Połowa. Sędzia główny. Ile tam na dół? Unosi. Unosi piłkę do góry. Koniec pierwszej połowy. 20-6. Majer zdążył. O, klaski! Bardzo dobra praca. Dawid Biały mówił na początku, jak to już było, jak już było to ludzi, nie? Dawid Biały mówił, od razu 11. Mhm. Byłoby inaczej, by się więcej ludzi ograło od początku. I mam tutaj Grzew, i mam Oleksiuk. Nasz linebacker posiada piłkę. Zawodnik Warwick chciał wyrwać tę piłkę. Na szczęście się to nie udało. Bardzo ładny bieg, 32 yard. I rozpoczynamy. Majer zdąży, pierwsza próba! I już Darek Turcki biega. Zostaje to samo zawodnik. Sędzia jest najpierw. Mimo, że Darek został przedświęty kawałek do tyłu, ale tak jak pan wypominał, to jak mówiłem wcześniej, to grupa został ustawiony skąd zawodnik, to duży stał zawodnik zatrzymany, a nie prowadzony. Sebastian Narnicki z tej pierwszej biegu. Brawo! Pierwsza próba! Narnicki! To było uderzenie. Tak, to jest ta esencja futbolu amerykańskiego. A wiemy doskonale z poprzednich sezonów, że Sebastian nie boi się kontaktu. Żadnego.
nasz czołowy zawodnik i pilar naszej drużyny. Bardzo niedługo brakło, aby Iwan Olesiek pochwycił tę piłkę. Tam wyskoczyło do tego dwóch zawodników. Ostatecznie uniemożliwiają podwyżenie futbolówki. No, to jest bardzo dobra sytuacja, bo pokazujemy, że nie boimy się dalekich podał, że online trzymają bardzo dobrze, żeby Dawid Kotura miał czas na rozegranie, na mecz pokonanie tej piłki bardzo daleko. Pamiętajcie, że rzucanie pod wiatr, sobie tak czuje ten wiatr, nie jest łatwe. Bardzo dobra zastawa, bardzo dobre bloki. Idziesz! Zostaje prawa. Bardzo prawie jest to prawa. Ale to był bardzo piękny bieg Darka Terckiego. Kurwa, wszystko mają. Chyba jakaś. Mamy zawodnika Syradza. Prawa. Brawo dla zawodnika 68, który mimo kontuzji podnosi się. O własny siła zmierza poza linię boku, a trwa dyskusja. Zaraz zobaczymy, o co chodziło, dlaczego została rzucona flaga. Panie sądzie, prosimy o wyjaśnienie. Czynienie osobiste, Rany Gańczego. Ale trzy wyżynia ataku. Piekawska dostała do tej sytuacji matki. Przeszkacie pierwsze. Right side block, czyli uderzenie, blokowanie od strony niewidocznej dla zawodnika biegnącego w kierunku piłki. Bardzo niebezpieczne. W momencie, kiedy zawodnik nie widzi blokującego, został popełniony na przykład uderzenie w plecy. Jest bardzo niebezpieczne, zawodnik nie spodziewa się czegoś takiego. Pamiętajcie, że kaski ograniczają troszeczkę widoczność na boki. Jest to bardzo niebezpieczne i także karane najwyższą stratą jardową, 15 yardów, mimo bardzo dobrego biegu Darka Terckiego. Ale mamy takie i jeżeli dobrze widzę, Szymon Przybysz zdobywa dla naszej drużyny 6 punktów po pięknym chwycie piłki z powietrza. I w tym samym mamy podwyższenie. Mamy podwyższenie. Zawodnicy mają podwyższenie na kontynucie na bramkę. Niestety snap. Nie bardzo udane. Niestety nie udało się utrzymać piłki Hodorowi. I tej samej piłka nie trafiła między piłki, nie uzyskują podwyższenia, ale sytuacja na tablicy 26-6 dla Miners Wałży Opaski. No i sytuacja na górku. Znowu mamy piłkę, znowu podajemy piłkę. Dość radę się robi, aby oni mogli rozpocząć swój ofensywny.
zobaczymy, na jakie wykopnięcie zdecydują się zawodnicy. Zjebał Życha, przypominam nasz nominalny kicker Patryk Dali. A z takich ciekawostek przypomnę, że nasz Patryka, nasz kolega z boiska, Janikos Skodzawczy, grał przez wiele lat, 19 sezonów w Oakland Raiders. Przez, jeżeli dobrze pamiętam, 9 sezonów był posiadaczem rekordu kopnięcia na bramkę. Brawo, Hudy! 4 yardy. Z takiej odległości nasz Sebastian Janikowski, reprezentant, jedyny reprezentant Polski, Wążywa w Ameryce, Oakland Raiders. Z takiej odległości 54 yardy potrafił między słupki. I oczywiście razem z Andrzejem. I fest! Znam, bo już tam nie mógł za bardzo dany, ale zawodnikowi numer 10 udaje się wyprowadzić teraz na kolejną pierwszą drużę, zyskując biegów swoim 11-12 yardów. I mamy pierwszą próbę, raz się raza, nasza defensywa, pełne skupienie oczywiście. Jeszcze od Emila Mikuły, wskazówki. A teraz chodzi, że to o defensywę. Mamy Lando Kielu, to druga linia obrony. Jakub Sieliński na safety, to jest ostatnia nasza deska ratunku, safety nie pozwala zawodnikowi Sieradza, jest na nas touchdown, przyznaje bardzo dobry bieg zawodnika z numerem 10 na 17-18 yard, 18 yardów zostało, 17-18 yardów zostało zawodnikom, wojownikom. To jest Sieradza, to przewodnika do naszego pola punktowego. Rozgrywający bieg nie zdecydował się, ale jest na Jakub Zieliński z pozycji z tej formy zdecydował się dobiec aż na linię wznowienia, powstrzymując rozgrywającego biegu po zdobycie punktów, bo im zostaje zatrzymany dokładnie w tej samej pozycji na linii wznowienia. Druga próba Warriors Sieradz. Dynamoni są odpowiedzialni o to, za to, żeby przebiec pierwszą linię ataku Olejmanów i spróbować zatrzymać rozgrywające. Podobnie są Lando Kielu, który zabrali na spotkaniu Brigata. Iwan Olepsów bardzo ładnie wybiegł, zmuszając do rozgrywającego punktu, aby wyrzucił futbolówkę przed siebie, nie do zawodnika. Pamiętajmy, że jeżeli byłby sak, czyli zatrzymanie rozgrywającego z piłką, tam z tamtej pozycji zawodnik Sieradza musiałby rozpoczynać kolejną zagrywkę. Tym samym wyrzucając w kierunku bliżej nieokreślonym powoduje, że piłka znowu jest na linii wznowienia. Oczywiście mamy trener Beko, oni są odpowiedzialni za to, żeby... Mamy flagę, może być DPI. Moim zdaniem nie powinno być takiego czegoś. Zaplątali się po prostu zawodnicy między siebie. Myślę, że po prostu zawodnik Sieradza bieg zawodnika Niners, ale jak wiemy, to sędziowie mają ostatnią decyzję. Narada trwa, zaraz zostanie przekazana decyzja sędziemu Brudnemu i ten powie nam, co jest na rzeczy.
auto czytamy. Za chwilę sędzia, mam nadzieję, że nikt to prowadzi. Legalny kotak w podaniu, jaki jest od sędzi, że trzeba. Tylko ostatnio trzeba zadzwoniła dwie, a to się wszystko podoba. No niestety jest to trudna, jest to kara przeciwko zawodnikom z drużyny Miners Warzy. Nielegalny kontakt, nie powinno się coś takiego wydarzyć. Automatyczna pierwsza próba dla zawodników, trzy razy i wszyscy mocno razy zaczęły i jest! Niestety rozgrywający Sieradza nie został uwzględniony w blokach przez naszych zawodników. Nie spodziewali się na pewno tego, że sam zdecyduje się, jak widzieliśmy w wcześniejszych zagrodkach, rozgrywający nie uczestniczył biegowo. Tutaj korzystając z sytuacji, gdzie miał otwarte pole, nikt go nie wyblokował. Na pole punktowe zyskuje kolejne 6 punktów dla Sieradza. I mamy wynik 26-12. No zobaczymy, na co decyduje się Sieradz. Już widzę po formacji, że będzie to próba wbiegnięcia na pole punktowe na endzone za 2 punkty. I małe zamieszanie. I nie ma podwyższenia rozgrywających. Jeden Sieradz zostaje powalony. Czyli sytuacja na tablicy punktowej 26-12 dla Miners Warzy. I wracamy do sytuacji kick-off. Zawodnicy z Sieradza będą odkupywać dla nas piłkę, abyśmy my mogli zdobyć jak najwięcej pola już zaraz po pochwyceniu. Po podwróceniu piłki, oczywiście życzymy naszym badaczom, naszym Iwanowi i Sebastianowi, aby udało ci jak najdalej z tą pokrzyconą piłką wbyć, a może nawet zdobyć przyłożenie, jak to widzieliśmy w pierwszej połowie ze strony Sieradz. Pamiętajmy, że jak była ta sytuacja w pierwszej kwarcie nawet, zawodnik kicker z Sieradza wykonywał na krótki wykop, na płaski, trochę daleki, do Sebastiana Marnińskiego. Ten biegnie, chłopaki, jeżeli zrobimy ścieżki, to się bardzo dobrze. Ale mamy też plagę. Mamy jakąś kontuzję w stronie Sieradza. Poprosimy... Poprosimy karetkę. Mamy bardzo niebezpieczną chyba kontuzję. Mamy niestety bardzo, z tego co widzę, bardzo poważną kontuzję po stronie Sieradza. Sieradza, ale co mu się stało? Nie wiem, nie widzę. Tego to tylko było. Taka. To mi się przewidziało. Niestety zdarzają się bardzo różne sytuacje. Dlatego zawsze na naszych spotkaniach, na naszych meczach jest obecna karetka. Oczywiście łączymy się z zawodnikiem Sieradza ale sytuacja na boisku wygląda tak, że po karze zostaliśmy cofnięci 15 yardów. To nielegalny protok. Teraz poczekaj, mamy rozwoju. Jeden, drugi zawodnik i został zatrzymany z niedużym zyskiem jardowym. Około 3 jardów, 4 nawet może. Przyjmujemy
przerwę na życzenie prostrony Wałbrzycha. Pierwszy timer dla Emila i Kuły. Drobne nieporozumienie, tak już uważają, są różnego rodzaju sytuacje na boisku, kiedy zawodnik na ciągle miejscu też musi otrzymać pomoc fizjoterapeuty. Na szczęście z tego co widzę nie jest to jakiś problem w duchu. Sport to zdrowie. Tak. Do sportu nie uprawiam. Mamy oczywiście przerwę. Wracamy po przerwie. Drugą próbę po stronie Majder Zdrowski. Dla mnie rugby to jest styku, nie? Tyle lat nic nie równo gra. Się nie psuje. Mogła być taka sytuacja, że jeszcze przedmiot zmieniają, żeby długa by wypadła zawodnikowi ataku, to po nakryciu przez przeciwnika wystali by to piłkę. W momencie, kiedy zawodnik wybiega, wstąpił to poza linię zmierzenia, mał, tutaj jest tak zwana martwa, czyli mimo, że została wytrącona, spadła na ziemię i a nie, jednak wzrósł. Nie wiem dlaczego taka sytuacja miała miejsce, ale to jest do rozstrzygnięcia. Oczywiście tutaj wydawało mi się, że profil jak zawodnik Miner został prowadzony upad i to było wypadał kilka, powinna być kilka martwa, jednak nie było takiej sytuacji, tylko otrzymali zawodnicy przeraża. Ale i tak gratulacje dla Darka Forskiego za piękny bieg. Mamy w domu zawodnika leżącego na muradzie. Zawodnika Miners. Naciągnięcie, mam nadzieję, że to jakieś naciągnięcie mięśnia. Nie wiemy co się dzieje, staje. Kacper w oknie. Staje, brawo dla Kacper. Chyba, że nic wielkiego się nie stało. Niestety zawodnik musi zejść poza linię boczną. Po poszedł na leżał na brawie. I jesteśmy tu z defensywą Janczyną. Będzie pytanie? Jest! Jest Big Six! Yes! Mamy flagę, panie sędzio.
Druga sytuacja niezrozumiała dla nas. Zaraz wszystko sędziemy wytłumaczyć. Panie sędzie, prosimy o wytłumaczenie sytuacji. Odmachana. Pięknie. Sześciu punktów na tablicy po stronie Miners Bałki. Specyfika futbolu amerykańskiego jest tak, że po udanej akcji zawsze mamy 30 sekund na to, żeby ustawić się, ustawiamy się do formacji biegowych, do podaniowych, biegowych, nie będziemy kopać, czyli jeśli nam się uda, a uda się, niestety nie udało się. Mieliśmy szansę na dwa punkty. Tarek Kerski zostaje zatrzymany przez linię znowu do end. Mamy koniec. Ten sam koniec trzeciej kwarty. Nastąpi zmiana rolów. I my jako Wałbrzyk zaczniemy. Zaczniemy od formacji Kiko, przekazania zawodnika Świera za punkty, a do formacji ataki mogli prowadzić swoją akcję ofensywną. W tym miejscu piłka, gdzie pani sędzina rzuciła flagę, tutaj opuściła piłka boisko, od tego miejsca zostanie odznaczony. Ale to pięknie to boisko, 60 na 25. I to ostatnią scenę na 25 miarze, jeszcze to będzie. No i wszystko wiemy, sędzia bardzo ładnie na to wyłusi. Czyli bez powrotu zawodnicy z Sieradza. Bez możliwości podjęcia dalej to nasze pole punktowe w pole naszej drużyny. Będą rozpoczynać 25. lata, a my razem z Andrzej i bez! Przekazano do biegacza i zatrzymuje zawodnika z Sieradza na tak zwany minus, czyli strata około 2 yardów. Brawo Iwo! Korzystając z okazji, przypominam, że nasze najmłodsze pociechy mogą skorzystać ze związami, którą przygotowała specjalnie na tylko karta Mali i Lenki chyba.
to straszy rozgrywającego, bardzo dobry zawodnik, bardzo, jak widać, agresywny, biega, nieblokowany, zmusza zawodnika do odrzucenia jakby tarnowo piłki i straty próby. Mamy trzecią próbę, 10, 12 yardów do przejścia. Ruszyc, a wszyscy razem. I Fels! Wyrzut, mamy pochwycenie, ale nasz zawodnik, który przed chwilą jeszcze leżał na murawie, Kacper Gruźniak, powstrzymuje ładę Sidora na wysokości około 4 yardów, 6 yardów do przejścia. Czwarta droga, zobaczymy, na co zdecydują się zawodnicy z Sieradza. Czy będą kontynuowali, czy będą odkopowali, jest tak zwany punt, czyli odkopnięcie, aby jak najdalej oddalić zawodników z drugiej strony od swojego pola punktowego. Sierad decyduje się grać, rozgrywający, biegać, powstrzymany, tak jest. W tym samym miejscu, z tą chwilą zaczynali wyrównicy z Sieradza, rozpoczął akcję. Zawodniczy Majer z Wałży i przypomina sytuację punktową, tablica po prawej stronie 32-12 dla Majers. Mamy takie pytanie, jakie to miasto? Jakie to miasto? To wygramy! Tak jest! O, plagiat, plagiat, plagiat. Prowadzić. Jeszcze to jest bardzo ważne. Złapał piłkę? Nie opanował. Nie wiem dlaczego składa. Teorko się DPI. Kogo by być? DPI było na was. Nie, nie było DPI. Czekamy na chwilę do sędziego głównego. Wygrany kotak w podaniu. 25 jest wykawiony. To w tym nie jest wyczona śpieszowa dla Wałby. I przez powody nie udało się Iwanowi złapać tej piłki w polu punktowym, ale mamy 4 próby w odległości około 1-2 yardów na to, aby zdobyć kolejne przełożenie i tym samym zwiększyć swoją zdobyć punktową nad wolownikami z Sieradza. Szybki Hadel, Hadel to ta formacja przed rozpoczęciem do grupki, gdzie zdobyli się na rachajecie. Teraz drugi melduje się w polu punktowym. Może być to tylko wybieg, aby rozkojarzyć zawodników
defensywy przed podwyższeniem. Sytuacja na polu na tablicy podkowej 38-12. Czekamy na podwyższenie. Zastanawiamy się już teraz, czy to będzie za jeden punkt, czy do dwa punkty. Wciąż pokrętła. Dominik Mikuła, trener Zulki, zadecydował, przekazał informację. Tu jest. Podwyższenie nieudane, sytuacja na tablicy 38-12 dla Miners Wałbrzych! Brawo! I niestety znowu piłka opuszcza boisko. Noża nie poszło. Wypisany do góry. Ale to piłka na boisko na 60-65. To ta pani ustawa na 20-65. Tak jest. Dzień dobry. Sierra. 25. Pierwsza próba. Sierra. No już mamy i razem z Andrzejem. I będzie podanie. Nie. Czas biegnie. Rozgrywający. To może być futbolówka. A. Dzięki Korwencji. I mamy jego dobrze widzę. Kowalnie czekaj na niego! Drużyna Dziki Ładowicz, zawodnik Rurur Kierac. Nie, tutaj dalej. Nadal mamy 10, to samo może być 10 wiatów. Druga próba, niedomiarko przejścia. Sierac, Rurur. Znowu podanie. Mamy Max! Bardzo ładnie! Tak jest. Mamy Slaka. Mamy sytuację, że rozgrywający zostaje powalony dalej niż linia wznowienia była. Strata około 6 yardów. Pulsarem 8 yardów do przejścia przez zawodników Sieradza. Trzecia próba. Brawo Max! Wyrzucenie, znowu Iwan, znowu
bardzo dobry zawodnik zawodników Maja Zdążych, naszych linebackerów. Mamy problem ze znacznikiem. Sędziowie poprosili o przerwę oczywiście. Mają do tego największe prawo. Wszystko musi grać, wszystko musi być zapięte na pick-up. Nie może być tak, że znacznik trup nie będzie działał. Panie sędzio, poprosimy powiedzieć, ile zostało nam do końca meczu. Panie sędzio, ile jeszcze do końca meczu? Ponad 4 minuty. Dziękuję panie sędzinie za informację. 4 minuty z kawałkiem, z okładem na zakończenie meczu. Bardzo dobrze. Drugie drużyny. Myślałem, że będzie pan. Niestety z tego już się nie wyrwę, mimo trud, zawodnik Szyradza zostaje powstrzymany bardzo blisko swojego pola punktowego. Bardzo dobra sytuacja dla Miners Wałży. Jesteśmy w okolicy 20 yarda, 19 yarda i mamy pierwszą górę dla Miners Wałży. Bardzo trudna sytuacja dla zawodnicy Szyradza. Mała odległość, żeby się bronić, bardzo łatwo może być zyskać kolejne punkty zawodnikom. Bardzo ważne. Daleko podanie tu. Prawo dla zawodnika z numerem 14, Szyradza, który podbił punktę, uniemożliwiając Jarkowi Krzyszewskiemu na podchwycenie tej punkty. Brawo Jarek! Druga próba, 20, 10 do przejścia, 20 do zdobycia punktów. Druga próba, mamy zdobyć. Jeszcze się nie udało. Trzecia próba, 1 yard i tym samym 11 do pola punktowego. Ułożymy się. Wolny jak ma 94 cm, około 94 po przecinku, co tam, coś tam, grosze. Trzecia próba. Dawid Kutura, jest to, było blisko interception, na szczęście nie utrzymał piłki zawodnik Sieradza, dzięki atakowi Jarka. Dalej jesteśmy, że mamy czwartą próbę, 1 yard do przejścia. Darek Kercki zdobywa na pewno pierwszą próbę, ale mamy flagę. Sędziowie byli bardzo blisko,
sytuacji. Zaraz się dowiemy, o co poszło, o co chodzi, jak trzeba będzie decyzja. Bardzo dużo informacji. 2 minuty na zakończenie meczu. Do zakończenia meczu. Plec bardzo niebezpieczny. 10 jardów straty. Ostatnia próba. Na szczęście mamy szansę powtórzyć ostatnią zagrywkę. A tym samym dobyć punkty, które zapiszemy dla Major Zalczyk. Taką mamy wszyscy nadzieję. Czwarta próba. Major Zalczyk. 11 jardów. Nie udało się wykrzycić, ale bardzo blisko. Iwan zapisał jeszcze Paweł z dowodców punktów. Niestety. Grupa co prawda nie jest prawda, ale się nie udało jej wykrzycić. Iwan, następnym razem się uda. Brawo dla Iwana! Kolejną rzeczą jest to, że w miejscu, gdzie przed chwilą zaczynała drużyna Majer z Wałbrzu, zostaje ustawiona piłka dla zawodników Sieradza. Stamtąd, czyli z 20 jarda, będą rozpoczynać swój drive do punktu. Jurer Sieradz. Reakcja zawodników Majnes. Oczywiście, Iwa, oczywiście, ma. Linebackerzy nie pozwolili przebiec zawodnikowi. Zatrzymują go. Prawie, że Iwan poczuł przed chwilą na linii znowienia. Byłaby kolejna zagadka. Druga próba. Sieradz Warriors. I razem z nadzieją. Dla Maxa znowu spowodował swoją reakcję to, że rozgrywający ratował się rzutem gdziekolwiek. Strata progu. Mamy trzecią próbę dla Warriors Sieradz. Zobaczymy, o co chodziło. Legalny snap. 89 w ataku. Pilka do dostania odmierzenia z miejsca poprzedniego. Proszę Katarzyna. Nielegalny snap. Nielegalne podanie to rozgrywającego. Coś nie poszło, coś się nie udało. Na 5 jardów została uzamierzona piłka, jest w tej chwili na 15 jardzie. Trzecia próba, Warriors Sieradz. Jedzie razem z Andrzejem i gol! Zawodnik Sieradza decyduje się na samodzielny bieg. Niestety ten bieg nie jest jakiś bardzo daleki.
wrócili się z czwartą drugą do odległość pierwszej pozycji pierwszego. Pierwszy minut na linię, ale jeszcze mamy 12 jardów do przejścia przed Lurą Sierra. Czwarta próba. Za chwilę, jeśli zawodnikom z Miners nie uda się, zawodnikom z Sierra nie uda się przebiec daleko, odrzucić, odchodzić punkty, bo jest taka też możliwość, czyli plan. Z tej pozycji Miners znaczy, znowu zacznie swojego drive'a. Ale przed chwilą zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy stratę punktu. No. Bardzo dobra sytuacja dla Wałbrzycha. Brawo Was, brawo Iwan. Cześć, Joako. Dziś odbija 4 punktów dla Miners Warszy. No, najlepiej. Odbija okresy prowadzone przez Dawida Kupirę jako quarterback. Mamy Wiktory formy jeszcze tak zwaną, czyli proszę tylko poczekać, razem będzie zdjęcie i dla wszystkich drobna niespodzianka. Zapraszam zawodników tutaj blisko męczki do wspólnego zdjęcia kamienkowego. Bliżej, bliżej, panowie, podejdźcie bliżej. Podejdźcie bliżej, proszę, wszyscy, ale nie, zawołaj się wszystkim bliżej. Ale bliżej! Kamienkowe zdjęcie.
Jeszcze raz, okaz i da, łamy się!